Nie wiem, czy ten odcinek będzie już na święta. Mogłem założyć świąteczny sweter. Mam taki sweter z Rickiem i Mortim. Mamo i tato, wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Jakie cechy powinien mieć aktor dubbingowy? No, wiadomo, w pierwszej kolejności to jest ten głos, ale chyba, że przed głosem stoi wyobraźnia na temat tego, co z tym głosem można zrobić. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Później po tej wyobraźni, po głosie już jest kwestia warsztatu, czyli posiadania już tych umiejętności, gdzie jeżeli wymyślamy jakiś głos do danej postaci, to czasami jest on trafiony, ale tylko w jakiejś określonej emocji. Natomiast w innych emocjach już ten głos przestaje się sprawdzać i wtedy trzeba trochę popracować, żeby charakter, który się znalazło w głosie danej postaci, można było rozłożyć na wszystkie emocje. Zawodnik numer 9. Cześć, Trent. Cześć, miło cię poznać, stary. Widziałem cię w Gwiazdach na lodzie, żółwik. O, dzięki, Kolo. Fajnie, że ci się podobało. Ja nie wiedziałem nawet, że to taki duży tytuł był. To konkurenci? No trudno, dobra. Pamiętam tę postać i rzeczywiście gdzieś później sporo słyszałem, że ludzie wiedzą, że aha, to ten, który podkładał Trenta i chyba śpiewałem piosenkę Czołówka. Zdarzyły mi się role takich dosyć często, role lekko rozhisteryzowanych wrażliwców, próbujących robić się na herosów. Pamiętajmy o wiecznej ciemności, pladze zła i niekończącym się cierpieniu, które by zapanowały. Może już się zaczyna? Postać się nazywała Bocian. Pilot statku kosmicznego, który miał bardzo szeroki diapazon emocji i głosu. Jako, że niewątpliwie zginę, ja, Bocian, zapisuję niniejszym całoziemski dobytek. Jakie to ma znaczenie? I gdzieś te falsety trochę ustawiły mnie na pewnego rodzaju jeden charakter ról, ale na drugim biegunie były postaci mówiące nisko, osadzone. Sklep dla surferów i skate'ów, zdecydowanie! Nudziarstwo. Że co, proszę? A może kawiarenka? Lubię takie klimaty. Kochani, przerwa! Gdzieś przewijałem się również jako narrator. Wszyscy sądzili, że wkrótce będzie wielkim mistrzem. Ja także. Jak dzieciaki moje były mniejsze i leciał jeszcze Cartoon Network i te wszystkie telewizje z bajkami, no to wiedziałem, co jest na tapecie. Ale nie mam pojęcia, który serial stał się bardziej lub mniej popularny. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli daje to komuś radochę i ktoś czerpie z tego po prostu przyjemność, relaksuje się i jeżeli ludzie tym żyją, super. Drogi Szomu, twoja talia do mistrza pojedynku to lipa, a twój ojciec był graczem drugiej kategorii. Wyzywam cię na pojedynek w parku jutro o 10 rano, twój bruk Toru. On się nazywa Toru. Toru? Toru? Wiemy oczywiście, że oryginalne rzeczy są rysowane pod głos. My dodajemy głos już do narysowanej rzeczy lub do stworzonego filmu i to nadaje myślenie, że to może jest praca odtwórcza. Ale po pierwsze język jest inny, po drugie my jesteśmy inni względem tych postaci, już nie mówiąc o animowanych wszelakich stworkach.
I tu jest miejsce na wsadzenie życia w te postaci. I myślę, że ono pojawia się tylko wtedy, kiedy się to tworzy tutaj, siedząc przed tym mikrofonem. Do tej pracy zaprosił mnie Jasiek Aleksandrowicz, za co jestem mu bardzo wdzięczny. I pierwszy raz nagrywaliśmy chyba po jakimś moim spektaklu. To była późna godzina, nie miałem możliwości przyjechać wcześniej w żadnym innym dniu i nagrywaliśmy, kiedy już nikogo nie było w studiu. No i zobaczyłem kartki jeszcze wtedy na kartkach, pierwszy sezon. Zobaczyłem te olbrzymie kolumny strasznych monologów Ricka Sancheza. I myślę sobie, Boże, jak ja to zagram? A jak usłyszałem jeszcze w jakim tempie mówi oryginał, no to się załamałem. I don't know, world ender, why? I don't know, world ender, why? I don't know, world ender, why? Wait, hold on. Zaczęliśmy grać. W ciągu pierwszej strony, w ciągu pierwszych 5 minut byłem mokry zupełnie, próbując złapać tę intensywność, próbując złapać ten głos, ten chrypliwy głos, który nie jest łatwy, bo on męczy gardło. Morty, musisz natychmiast wstać, musisz ze mną po prostu. Co się dzieje? Mam dla ciebie niespodziankę. Ale jest środek nocy. No chodź, masz niespodziankę dla siebie, no chodź, co musimy iść, musimy się stąd dostać. No chodź, mam dla ciebie niespodziankę. Zatrzymałem pracę i mówię, Jasiek, ja nie wiem, jak ten człowiek to robi, jak on go nagrywa, ale ja chyba inaczej nie dam rady. Jeżeli może ktoś skoczyć do sklepu, będę wdzięczny. The alcohol is cutting through my ability to fucking act. No i znalazł się wokaler, który mnie trochę rozkręcił w życiu świeżości i baśniowości. No i ten pierwszy odcinek poleciał. Zaparkuję tutaj na pobocu drogi. O, dzięki Bogu. Wiesz co, to wciś, ciusieńko, to był tylko test, Morty. To był zwykły test na asertywność. Serio? Jasne, ja nie, no pewnie, ja nie wiem. No, wiesz co, no. Bomba neutronowa uzbrojona. Potem już wokaler nie był potrzebny. Złapałem postać, złapałem ten chrypliwy głos. Ja nie miałem pojęcia, czy to się przeniesie, czy to jest w ogóle to, bo nie jest ten głos jednak do końca naturalny, ale okazuje się, że no wspaniale spotkał się z tą postacią, przynajmniej takie głosy słyszę, że pewnego rodzaju monotonność, a jednocześnie wpisana w to charyzma, no nadają charakter jeszcze dodatkowy Rickowi i tak to było. Zmieniłem się w kiszeniaka, Morty! Bam! Sensacja! Jestem ogórem i co ty na to? Zmieniłem się w kiszeniaka! Wojtek Żołądkowicz, mój bardzo dobry kolega, grał tego drugiego Ricka i jak się dowiedziałem, że Wojtek go gra, myślę sobie, kurde, jaki genialny pomysł. Świetny pomysł. No, Wojtek ma ten głos rewelacyjny zresztą i jest również świetnym aktorem i myślę sobie, cholera, to tutaj Jasiek nie trafił chyba ze mną do końca. Zamieniłem się w ogórkę kiszonego Morty. Bum! Nowa odsłona, jestem ogórem. Co o tym myślisz? Zamieniłem się w ogóra! Okazało się, że to, co robię, działa. No, cieszę się, że ten dubbing przypadł Netflixowi czy później HBO do gustu, ale niczego bym nie ujmował Rickowi Wojtka Żołądkowicza. No, co się tak gapisz? Zamieniłem się w kiszonego ogóra, Morty. No i? Co ci mam do tego dorzucić? Ja mam mnóstwo cytatów pozapisywanych z tego serialu, gdzieś po kalendarzach, po zeszytach. No są to świetne teksty. Jest filozofem naszych czasów. Nie jestem ptakiem, nie jestem człowiekiem. Najważniejsze, by po prostu sobą być, leczyć dziecko pól i chmur. Mam nogi, pupę, piór. Jesteś ptakiem i człowiekiem. Jestem ptakiem i człowiekiem. No i chuj. Dodam tylko, że ta wersja tekstowa powstała w studiu i jestem jej autorem.
Taki jestem twórczy, jeżeli padło pytanie, czy to jest zawód twórczy, czy odtwórczy. To jest zawód twórczy. Ja w ogóle wychodzę z założenia, mając własne doświadczenia z dzieciństwa, że należy oglądać wszystko. Fajnie jest, kiedy ktoś dorosły wytłumaczy, że to nie jest prawdziwe i zna też swoje dziecko, by móc mu pokazać rzeczy, na które być może już jest gotowy. Kiedyś pokazałem mojej córce Killa Billa i wiem, że to było za wcześnie. Rozbolał ją brzuch i do tej pory nie podchodzi do tego filmu. To był błąd. Natomiast myślę, że Rick i Morty jest dla wszystkich, choć bardziej dla bezpieczeństwa nie polecam dzieciaki, żebyście włączały to samemu. Niech najpierw zobaczą rodzice, ale dla młodzieży i dla dorosłych jak najbardziej. Jak najbardziej. Powinien być obowiązkowy. Ale kark wcale mnie nie boli. Te, jak to kreskówka, to jesteśmy jak królik Bach i możemy przebiegać przez ściany, nie? O, ty w mordę, ciebie to już chyba totalnie pogrzało. Co jeszcze zrobisz? Narysujesz tunel na ścianie jak kojot Strusiowi? Nie, aż tak to nie, bo wyjedzie ciężarówka i nas rozwali. Gram jeszcze innego Rika z chłopaków z baraków. Tamten jest jeszcze bardziej niegrzeczny. O, Joe, dzięki tobie dostałem główną rolę motelowego więźnia. Powinieneś się wstydzić, Avrilu, gdyby mama wiedziała. Najwyższy, najgłupszy z Daltonów. Tak, to ja go grałem. O, ta pieruńska, życie mumia to nie życie. Skąd pan zna nasz język? Ja lubo studiować w Cambridge. Lubo w Cambridge? Ja pobierać nauki na wydziale egiptologia. Był film Noc w muzeum i tam była postać, którą chyba Malek gra w oryginale, postać młodego faraona. Ja być Akhmen Ra, czwarty król, czwarte królestwo, władca dwie ziemie mojej przodki. A ja być Lary? Fantastyczne były przygody, jeśli chodzi o filmy. Był czas, kiedy nagrywaliśmy dubbingi do tych hollywoodzkich produkcji w Budapeszcie. Luke? Mhm. O, cześć. Bessie. Spodziewałem się, że do mnie wpadniesz. Wszyscy przychodzą, żeby oderwać się od tej siermiężnej, obozowej rzeczywistości. No to... Witaj w nowoczesnym świecie. Lataliśmy do Budapesztu i leciało się, żeby nagrać film, a leciało się również, żeby nagrać trailer. I pamiętam swoją wspaniałą przygodę, kiedy poleciałem do Budapesztu, żeby nagrać trailer Fantastycznej Czwórki, gdzie grali moi również wspaniali koledzy i koleżanki, i wszedłem do studia, powiedziałem, twoja bioenergetyczna struktura zmienia się. Wyszedłem i miałem cały dzień w Budapeszcie dla siebie. Wróciłem na drugi dzień do Polski. I tam też było Noc Muzeum było nagrywane. To też świetna przygoda. W ogóle z filmami jest jeszcze inaczej. Byk wyszedł z zagrody. Byk. Byk? Uciekł. Uciekł z zagrody? Byk? Uciekł z Byk? Zagrody. Uciekł z zagrody? Byk uciekł z zagrody! Co się tak gapicie? Byk na wolności! Kaszy, rewelacja. Uwielbiałem to grać. Uwielbiałem. Zresztą mam kilka swoich ulubionych odcinków. No właśnie, ciekawe, czy jeszcze wymienisz jeden serial. Tam, ta w okularach, w trzecim rzędzie. O, myślałam, że będzie starsza. Tak? Cóż, ponoć to najważniejsza agentka w branży. Trudno powiedzieć, czy jej się podoba. Chodźcie, spojrzymy z góry. W pierwszej części grał Marcin Dorociński. W ogóle jakoś tak nasze drogi tak delikatnie się gdzieś przeplatają. Bardzo to lubię, bo bardzo cenię Marcina. Uważam, że jest jednym z najlepszych aktorów w tym kraju. I zagrać rolę po nim, no to był po prostu, to była przyjemność i zaszczyt dyrektora teatru. I jak sobie radzimy, panno Crowley?
O, bardzo dobrze, panie Moon. Naliczyłam już 9 uśmiechów, 2 chichoty i 1 parsknięcie. No chyba, że jej się po prostu odbiło. No, to wszystko jasne. To jest trudniejsze, bo nie uniknie się porównań. Najfajniej jest wtedy, kiedy ktoś zapomina o tym, że ma w jakikolwiek sposób porównywać. Na całe szczęście dzieciaki, które mają tę umiejętność, że oglądając po prostu, jeżeli coś jest okej, to wchodzą w to i zapominają o tym, że kiedyś to grał Marcin Trociński, teraz to gra Modest Ruciński. Mierz wyżej od gwiazd. Zawsze tak mówię, prawda? I była też animacja, o której nie wspomniałaś, a którą też bardzo lubię. To ona chyba była meksykańska albo hiszpańska. Farma. Tylko nie Farma Orsona, tylko Szalona Farma, Zakręcona Farma. Aha, jak zwał, tak zwał. Każdy z nas musi przyjąć pseudonim. Przyjmuję Kapitan Sowa, bo skrzydlaty i na tropie. Komendante Omega. A ty, Warkot? To ja? Mówcie na mnie Brygida. Jeżeli ktoś będzie wiedział, co to poproszę w komentarzach. Gdzieś ta bajka jest. Hej, Clio. Tak. Ty, Clio, czy mogłabyś mi pomóc? Chwilkę. H2O. Ach, to też chyba kultowe było, prawda? Mój Zodiak nie działa i chciałbym, żebyś choć podała mi narzędzia. Dobra, to ja muszę coś powiedzieć właśnie a propos tego typu seriali i tego, jak się uśmiechasz w sprawie H2O, bo to już jest ten moment, kiedy na przykład jestem gdzieś w jednym z warszawskich klubów, stoję przy barze i po prostu z kimś rozmawiam. Ty jesteś Modest? Boże, wychowałam się na twoim głosie. Kropka. Nie od razu zauważyłem, że ktoś mi ukradł świecę. A bez niej nie popłynie? Nie. Bez świecy nie zapali. A i tak miałem już jej dosyć. W dzieciństwie. Jak to w dzieciństwie? Okej. Okay. Kropka. Dalej. A, Benek, to się nazywa życie. Czego więcej potrzeba do szczęścia niż dobrego jedzenia i dobrych przyjaciół? Mówimy tutaj o kocie Top Cat. No, zagrałem. I zagrałem samego kota Topa. Jak on się nazywa? Tolek? Tolek? O, tu jesteś! Hej, mój stary kumpel Gryzol! Chętnie bym pogadał, ale miłość mnie woła! Obroża na pchły, którą mi sprzedałeś, nie działa! Serio? Pozwól, że ją obejrzę, drogi przyjacielu. Postać Tolka, no to wiadomo, no to taki bohater z pierwszego rzędu. Niezły cwaniak. Zawsze mi imponował. O, witajcie! Miło was znów widzieć! Ja bardzo przepraszam wszystkich rodziców za pana robótkę. Ha, spójrzcie, co znalazłem w komódce! Bandaże! Mam nadzieję, że wasze dzieci stworzyły coś fajnego w domu dzięki panu robótce, a wy nie zwariowaliście. Ja wolę używać bandaży do tworzenia niesamowitej sztuki. Pytanie brzmi, co powinienem stworzyć? I jeszcze jesteście w stanie słuchać mojego głosu, który w tej chwili nie jest podobny do głosu pana robótki, ale bardzo was przepraszam, rodzice, za pana robótkę. Ogień to źródło zakazane, bo zwykle pochłania tych, którzy z niego czerpią. Chyba, że masz wyjątkowy dar. Był serial Wiedźmin i była gra Wiedźmin. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. No wiadomo, że na Wiedźmina wszyscy patrzą bardzo skrupulatnie, niejednokrotnie surowym okiem, bo każdy ma swoje wyobrażenie tej historii, tej postaci i tego, co się tam wydarza. Ludzie są właścicielami w zasadzie pewnych charakterów i historii poprzez to, że spędzili bardzo dużo czasu grając w Wiedźmina lub czytając książki i każdy uważa, że on wie najlepiej, jak Wiedźmin powinien wyglądać. Ja też.
To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Triss Merigold. Pięknie pachniesz, Triss. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Ludzie się uczą języków, dzieciaki od... dzieciaki od dzieciaka już mają wbudowany język angielski czy inne języki, więc ten dubbing, zdaję sobie sprawę, też przestaje być tak bardzo potrzebny. Tym bardziej mnie cieszy, że kiedy słyszę, że oglądanie w wersji polskiej z dubbingiem sprawia komuś przyjemność. To jest chyba dla mnie największa nagroda. Tutaj jesteście, wszędzie was szukałem. Nie miałem okazji się wcześniej dobrze przedstawić. Mam na imię Alsan. Jestem koronnym księciem Królestwa Vanisaru. Wiem, jak na wielkim cenzurowanym jest dubbing. Jak ludzie nie cierpią polskiego dubbingu. Bardzo często to słyszę. Tym bardziej jest mi miło, słysząc, że o, słuchaj stare, to jest w ogóle jedyny serial, który oglądam z polskim dubbingiem, bo nienawidzę polskiego dubbingu. Tam, gdzie od słońca planeta numer 3, fajny urlop sobie robią, kilka niezłych dni i taki gość starszy prezenty daje ci. Mówią wtedy, że to są święta. Strażnicy Galaktyki, no to też jest taki film, który jest u nas w domu kochany, uwielbiany. Jak przyszedłem do domu i powiedziałem: Biana, słuchaj, dzieciaki, nagrywałem piosenkę świąteczną do Strażników Galaktyki. O Jezu, nawet nie chcę tego oglądać, polski dubbing w Marvelu. Raz, dwa, trzy, cztery! Święty Nikuś, to jest freak, co to ma epicką moc. Odwiedzić umie każdy dom w tę samą jedną noc. Lecz to psychopata, co? Uwielbia dzieci lać. Yeah. Bo jeżeli ktoś niegrzeczny był, temu może rózgę dać. Nie słyszałem o niczym takim w życiu. Nagrałem i mam nadzieję, że je się w jakikolwiek sposób spodoba i że w ogóle wam się to podoba, bo to była super przygoda też. Ho, 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 ho. O, to fajnie. Inka, ka, ka, ka. Nie wiem, co to święta, ale właśnie czas ten mam. W każdym razie wszystkiego dobrego, pomyślności jasnej wam życzę. Spokojnych, wesołych, radosnych świąt przy... filmach, bajkach, audiobookach dubbingowanych przez nas, waszych ulubieńców. Czyje łóżka poszły w barszcz i kto się w komin pcha? Nie wiem, co to święta, ale właśnie czas ten trwa. Nie wiem, co to święta, ale właśnie czas ten trwa. Bo kto to tam wie, może nie trwa, kto to wie, kto wie.